Allegro odniosło się do mojego filmu ustami rzecznika. Marcin, rozumiem, że oglądałeś mój film. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Od deski do deski. My jesteśmy na pewno tutaj otwarci na rozmowę i na trudne pytania. A ja jestem gotowy je zadać. Więc wybacz, tego nie skomentuję. Czego nowego dowiemy się o Allegro? Zapraszam! Cześć, z tej strony Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i serii Cała Prawda. Pierwszy odcinek o Allegro obejrzało już ponad ćwierć miliona widzów, więc warto do niego powrócić. W dzisiejszym dopuścimy do głosu same Allegro. Zobaczycie najciekawsze momenty mojej rozmowy z rzecznikiem prasowym, gdzie pytamy m.in. o plany na dalszy rozwój platformy, kluczowe elementy biznesu, ryzyko przejęcia przez Amazon i współpracę z Impostem, pomysł na ograniczenie dysproporcji pomiędzy sprzedawcą a kupującym, a nawet kuriozalne kwoty na licytacjach papierków ekipy, czyli marketingową fikcję, którą część nieświadomych konsumentów nadal łyka. Czas zatem rozpocząć biznes pod lupą. Skoro widziałeś film, to jaka jest Twoja opinia na temat pierwszej części materiału o Allegro? Wiesz co, no brakuje mi w kilku miejscach takiego jeszcze takiego dopowiedzenia. Jeżeli miałbym coś skomentować, to na pewno ta cena jest tutaj takim elementem, gdzieś mnie zabolał, bo z tego filmu wynikało, że te ceny u nas rosną, a bardzo mocno to pilnujemy. A cała reszta, no to oczywiście można się spierać, można dyskutować, ale no na pewno nie było tam żadnych takich błędów. No. Tak, no podwyższamy prowizje, one są opłaty. Staramy się to robić rzadko, ale to robimy, więc jak gdyby no nie będę tego komentował. Skąd zatem wziął się Twoim zdaniem internetowy przydomek Allegro, czyli Ale Drogo? Zastanawiałem się na tym i właśnie wydaje mi się, że ten przydomek to nie pochodzi od klientów, czyli do tych kupujących, tylko od sprzedawców, od sprzedających. I na przykład to mi się na przykład fajnie bardzo w tym odcinku wybrzmiało chyba, że po prostu kupujący, też w komentarzach widziałem, że po prostu kupujący nas uwielbiają. No, wszystkie badania na to wskazują. Skoro już jesteśmy przy tych sprzedających, częstym zarzutem sprzedawców w Waszym kierunku jest to, że nie są traktowani na równi z klientem. Jak byś to skomentował? Klient nasz pan to jest takie staropolskie określenie, którego coraz rzadziej używamy i wiesz, to wszystko krąży się wokół klienta właśnie. Jego satysfakcja powoduje, że on wraca, on kupuje. Tych klientów jest coraz więcej i to nie my sobie tutaj, wiesz, siedzimy w naszej centrali w Poznaniu czy w Warszawie i kilku nudnych dyrektorów wymyśla jakieś tutaj, a jeszcze to dodamy, a jeszcze no, ten twój gość mówił, chcą, żebyśmy wysyłali paczkę następnego dnia rano. No, klienci tego chcą, to wynika z badań po prostu i my tak ciśniemy czasem sprzedawców właśnie po to, żeby ci klienci byli bardzo zadowoleni. Jak oni są zadowoleni, no to wracają. Okej, a jacy sprzedawcy powinni pojawić się na Allegro? Kiedy ktoś ma małą firmę i się zastanawia, a może zrobię sobie sklep internetowy, bo słyszę, że to jest przyszłość, to wydaje mi się, że każdy taki, nawet najmniejszy sprzedawca powinien zacząć swoją przygodę z e-commerce'em właśnie na Allegro. Dużo się nauczy, dużo zobaczy, jak to działa, zrozumie, jakie są z tym związane koszty i być może po jakimś czasie dojdzie do takiego wniosku, że warto mieć swój sklep, a być może, co się dzieje w przypadku wielu, wielu sprzedawców, zostanie na Allegro. A może uzna, że warto mieć dwa kanały i trzy kanały. Okej, powiedziałeś o stworzeniu drugiego i trzeciego kanału sprzedaży. Allegro jest z tym okej? Nie macie nic przeciwko? Tak, jesteśmy jak najbardziej z tym ok. Znaczy, przytłaczająca większość naszych sprzedawców ma kanały, ma kilka tych kanałów i to są kanały, które się wzajemnie uzupełniają. Okej, powiedz mi proszę, macie zamiar pójść w stronę Amazona, jeśli chodzi o skalę sprzedaży robioną własnym wewnętrznym sklepem? Nie chcę w ogóle dyskutować na temat jakiejkolwiek konkurencji. Wolę się skoncentrować na Allegro i na naszych kupujących i sprzedających, ale plan nasz jest bez zmian, to znaczy chcemy być rosnącym ciągle i rośniemy jak najbardziej marketplace'em, czyli tą, trzymajmy się tego porównania do tej olbrzymiej galerii handlowej dla naszych kupujących, dla naszych tutaj zadowolonych kupujących, ale nasz pomysł na rośnięcie, na rozbudowę tej platformy to jest popularyzacja e-commerce'u jako takiego. Ten e-commerce ciągle w Polsce nie ma takiej pozycji dominującej, to jest raptem kilka procent całej sprzedaży detalicznej, więc to my tutaj upatrujemy szansę na rozwój i skalowanie również biznesów naszych sprzedających tak naprawdę.
w tym kierunku idziemy, a nie w kierunku takim, że my tutaj będziemy powiększać nasz sklep, a jeszcze nie daj Boże, będziemy wprowadzać jakieś swoje marki i podkradać pomysły naszych sprzedających. Nie, 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 my takich tutaj inicjatyw nie planujemy. To powiedz mi proszę, kim są zatem sprzedawcy dla Allegro? To jest krew, sól, ziemia Allegro, tak naprawdę. To jest kręgosłup Allegro i to się nie zmienia. Coś przekombinowałem z tymi krew, sól i ziemia. Tutaj coś, coś się... krew, sól, wino, chleb, winki. Kto jest obecnie największą konkurencją dla Allegro? Wiesz, kto jest naszą największą konkurencją? Dla nas największą konkurencją są te po prostu tradycyjne, normalne sklepy, do których wchodzisz na ulicy. My po prostu staramy się przekonać naszego klienta, że tak naprawdę wszystko można bardzo szybko, wygodnie, najpierw zobaczyć sobie na Allegro, później dwoma klikami, jednym klikiem nawet kupić i następnego dnia, a często, coraz częściej nawet tego samego dnia po południu odebrać. Rozumiem, to jasne na tym poziomie biznesu i niewielkiej eksploatacji rynku. Tak czy owak dla widzów to może być ciekawe, że nie patrzycie na Amazon czy AliExpress, tylko skupiacie się na własnym podwórku. A kiedy Amazon deklaruje, że będzie walczył o polski rynek i podpisuje kilkuletnią umowę z InPostem, to bierzecie to pod uwagę przy układaniu dalszej strategii, czy nie? Cały czas chcesz rozmawiać o Amazonie, a ja naprawdę nie chciał, bo tak jak powiedziałem, no, to nie jest dla nas taki element, znaczy obserwujemy to, mamy swoją umowę długoletnią z InPostem, jak wiesz, budujemy swoją sieć paczkomatową, już niedługo nie sieć paczkomatową, nie wolno mówić paczkomat, bo paczkomat to jest zarezerwowane określenie dla InPostów, właśnie, więc zaraz tutaj do nas prawnicy napiszą. Budujemy własną sieć automatów paczkowych, która się pojawi. No mogę ci powiedzieć, lada moment, pierwsze maszyny będzie można zobaczyć, mam nadzieję, że wszystkim się będą podobały, ale jednocześnie bardzo jesteśmy zadowoleni z współpracy z InPostem, ona jest odpisana na wiele lat. Pytanie, czy wasz ruch z paczkomatami był związany z zagraniem Amazonu i dogadaniem się z InPostem? No więc mamy umowę, która obowiązuje w świetle prawa i to jest umowa długookresowa i to było bardzo ważne i to ogłosiliśmy przed wejście na giełdę InPostu, w ogóle też przed naszym wejściem na giełdę, więc jak gdyby to był fakt publicznie znany, no więc to nam gwarantuje ciągłość tej współpracy, bez względu na to, co by się po drodze działo. Ja bym nie traktował tego, że my budujemy naszą sieć jako jakiś zamiennik, tylko jak powiedziałem, uzupełnienie i ma to związek bardziej z tym, że wiemy, jak rośnie po prostu zainteresowanie e-commerce. To prawda, e-commerce w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie, więc pytanie, jak według waszych prognoz będzie wyglądać procentowy udział tego sektora w ogólnej puli handlu, powiedzmy w skali 5 najbliższych lat? Zaznaczmy, że teraz jest to w pobliżu zaledwie 5% wszystkich transakcji. Znaczy, tu bardziej się kierujemy tymi benchmarkami zagranicznymi i wychodzimy trochę od, po pierwsze, wartości rynków, poszczególnych i udział w nich e-commerce'u. No i nie wiem, takim może ekstremalnym przykładem, no dzisiaj gdzieś czytałem, że na przykład rynek japoński, tam jest 50% e-commerce'u, więc nasze wedle różnych szacunków 8, wedle bardziej optymistycznych 11, to ciągle jest bardzo duży poziom wzrostu. No nasi sąsiedzi Niemcy to jest mniej więcej 16, 17, 18%. W Anglii ponad 20, więc to są, gdyby wiesz, ten tort, tak jak powiedziałem, ten tort detaliczny cały czas się rozwija swoją drogą. Na każdym rynku jego wartość jest inna, no ale gdy te udziały rosną. Jaką rolę ma zamiar w tym wszystkim odegrać Allegro? Co jest tym głównym benchmarkiem, do którego dążycie w tej chwili? Myślę, że najciekawszym obszarem, o którym mówimy w kontekście przyszłości, to jest ten aspekt międzynarodowy. My to bardzo oczywiście robimy spokojnie, ale rozwijamy się. Jak ktoś obserwuje Allegro, to na pewno zauważył, że ostatnio na przykład uruchomiliśmy dostawy w ramach Smart z Czech i z Niemiec. Więc to jest kierunek rozwoju taki, bym powiedział, większy. Bycie takim silnym graczem w regionie. Może nie wychodzimy za daleko globalnie, ale wydaje nam się, że jest bardzo duży, fajny potencjał na bycie
ważnym graczem e-commerce'owym w tym naszym środkowo-europejskim regionie i no, takie mamy ambicje, taki mamy kierunek. Pewnie nie każdy zabierze się z Wami w tę podróż, także pytanie, czy nie obawiacie się tego, że odpłynie Wam pewna ilość sprzedawców z racji nakładanych coraz trudniejszych wymogów? My to bardzo dokładnie obserwujemy, jak tu wcześniej mówiłem, że to jest, nasz model biznesowy, ta współpraca również z tymi najmniejszymi graczami i no nie widzimy tego po prostu. Mimo że rosną te wymagania i tutaj się zgadzam, no to te osoby się do tego dostosowują. Jedne lepiej, inne gorzej. Oczywiście jakiś churn jest, bo to nie jest tak, że nikt nie rezygnuje z bycia, to jest zupełnie naturalne. Ale nie widzimy tutaj żadnej takiej tendencji zaskakującej. Okej, pytanie w takim razie, czy planujecie wdrożenie jakiegoś mechanizmu oceny, który dawałby możliwość oceny dwukierunkowej, czyli oceniamy nie tylko sprzedawcę, ale i klienta? Jakbyś spojrzał historycznie, to Allegro miało taką opcję. Faktycznie można było oceniać też kupującego, ale stwarzało to takie sytuacje bardzo dyskusyjne. Często kupujący byli też sprzedającymi i to czasem doprowadzało do takich sytuacji, w których wcześniej używałem takiego określenia, takich ocierających się jakąś taką patologię. My potraktowaliśmy to jako element takiej profesjonalizacji i tak naprawdę dla nas tutaj gdyby kupujący wchodzi w interakcję ze sprzedającym, ale no, nie ma tej oceny w drugą stronę. To taki apel do Was, widzowie, jak kupujecie na Allegro, naprawdę piszcie te komentarze, oceniajcie tych handlowców, to jest bardzo ważne. To jest ich chleb de facto, to jest ich chleb i jak jesteście zadowoleni, a z naszych badań wynika, że jesteście na ogół zadowoleni w większości przypadków, podziękujcie tym ludziom jakoś, napiszcie w ogóle, jak to poszło. A planujecie w jakiś sposób ulepszyć system ocen klientów, tak aby ograniczyć sytuacje sporne? Takie te wątki wątpliwych ocen, które się oczywiście zdarzają i chociaż stanowią margines absolutny, my bardzo dokładnie analizujemy, zresztą w ogóle pracujemy nad nowym systemem komentarzy, który będzie miał związek z systemem ocen, żeby całkowicie wyeliminować takie zjawisko, czyli tą taką pełną profesjonalizację. Sekunda, to jak miałby wyglądać taki nowy system ocen połączonych z komentarzami? Tam się skoncentrujemy na komentarzach właśnie tak, żeby precyzyjnie wychwytywać te sytuacje wątpliwe. Okej, rozumiem, że nie możesz jeszcze zbyt wiele zdradzić. W każdym razie, czy ma to jakiś związek z utrudnianiem bezpośredniego kontaktu klienta ze sprzedawcą? Dlaczego to robicie? To nie jest po to, że my nie chcemy wysłać kogoś do sklepu sprzedającego, gdzie różnie z tymi cenami jest. Jak pisali ci w komentarzach, ludzie też czasem nawet drożej. Czy często drożej, a z reguły cena jest identyczna. Tylko po to, żebyśmy mieli właśnie wgląd całą tą dyskusję, żeby właśnie wyeliminować taki moment, gdzie pojawia się jakieś takie próby wymuszania. Hej, ja ci napiszę tutaj negatyw, bo mnie źle obsłużyłeś. Chcemy mieć jak gdyby pełny obraz relacji kupującego ze sprzedającym. No i właśnie po to chcemy, żeby to szło przez nasze kanały. Okej, jasne. Z Waszej perspektywy jako pośrednika kontrola nad komunikacją pomiędzy stronami jest mega istotna, także w pełni to rozumiem. A tak z ciekawości, obniżacie czasem prowizję, czy wyłącznie podwyższacie? Mówię o prowizji dla sprzedawców. Wrócę natomiast na moment do tej obniżki. Tutaj korekta prowizyjna będzie dotyczyła sprzedaży świeżej żywności. Chcemy bardzo ten segment rozwijać, on się bardzo fajnie, ma bardzo duży potencjał. Liczymy, że tutaj będzie się dużo ciekawego działo i to jest taki przykład, że też czasem wykonujemy krok w drugą stronę. Rozumiem. Czasami chcecie po prostu zachęcić jakiś konkretny sektor, aby się uaktywnił na Allegro. Muszę powiedzieć, że jesteś bardzo inteligentnym obserwatorem. Widzę, że zajmujesz się biznesem, bo bardzo dobrze interpretujesz takie ruchy. No tak jest, tak jest. Widzimy w tym bardzo duży potencjał. To jest właśnie to, co wcześniej ci mówiłem. Jak patrzę na rynek cały, jakie gdzieś są obszary wzrostu, no to jedzenie to jest coś, to jest ten obszar, który no, bardzo chętnie wszyscy kupujemy. A czy kupujemy dużo jedzenia online? No nie bardzo, jeszcze bardzo, 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 bardzo mało. Coraz więcej, ale to jest ciągle bardzo mało. Każdy tutaj, wiesz, maleńki procencik z tego tortu, no to jest gra warta świeczki, więc to jest właśnie potwierdzenie tego, co ci mówiłem. Pytanie w takim razie, czy jest nadal coś, czego nie można kupić na Allegro? Mówiliśmy dużo o wygodzie, to teraz skończymy mówienie o tym wyborze, czyli wchodzisz do taki marketplace i masz tak naprawdę
pełne spektrum wyboru. Nawet ostatnio te nieszczęsne papierki ekipy się u nas pojawiły, i więc prawie wszystko poszło na Allegro. Ciekawe, że to poruszyłeś. Część widzów pewnie nie wie, z czego wynikają te dziesiątki tysięcy złotych, czy też nawet setki tysięcy, rzekomo wydawane na papierki po lodach ekipy. Jak to wygląda w rzeczywistości? Sytuacja z tymi aukcjami to jest taka bardziej ciekawostka, taki trochę folklor. No, różne rzeczy ludzie wystawiają na aukcje. Akurat to był taki gorący okres, chyba ciągle jest tak naprawdę okres dużej popularności ekipy i zainteresowania akurat tym produktem. No cóż, no, ja tutaj też a propos chciałem uspokoić wszystkich obserwatorów, to nie jest tak, że jak wasze dziecko na przykład, czy młodszy brat w jakiś dziwny sposób zalicytuje 200 tysięcy złotych za papierek po lodach, to będziecie zmuszeni do tego to zapłacić. Zgodnie z prawem faktycznie pewnie można dochodzić przed sądem swoich racji, ale my jesteśmy tylko platformą, która łączy tak naprawdę sprzedającego z kupującym. My nikogo do niczego nie zmuszamy w tym zakresie, dlatego tutaj można się z takiej aukcji wycofać. To za ile taki papierek realnie zostaje sprzedany? Macie jakieś dane? Nikt na szczęście nie musi zapłacić za kawałek papieru. Zresztą tak swoją drogą niespecjalnie estetycznego 200 czy 100 tysięcy. Z tego co słyszałem, to była jakaś sprzedaż może na 10 zł czy na 20 zł. Potraktujmy to jako sprzedaż kolekcjonerską. Myślisz, że to był przemyślany zabieg marketingowy wykorzystujący jakiś tam glitch w waszym systemie? Ja mam swoje jakieś tam podejrzenia, że być może to jest taki, wiesz, tak zwany guerrilla marketing. Ktoś to wymyślił i wiedział, że na przykład, wiesz, bo ja miałem tak mnóstwo artykułów na ten temat, pytań od Onetu, od WP, główne to się pojawiało na pierwszej stronie gazet, więc jak już policzył tak naprawdę, jaki to PR zrobiło tej sytuacji, to jest olbrzymi sukces producenta lodów i samej ekipy. Marcin, będziemy kończyć. Dzięki wielkie, że podjąłeś wyzwanie i zgodziłeś się wystąpić. Bardzo dziękuję. Oczywiście to było dla mnie fajne doświadczenie, ale my zachęcamy naprawdę bardzo sprzedających, bo o nich dużo dzisiaj mówiliśmy. Naprawdę rozmawiajcie z nami i jak powiedziałem, my czytamy Zjednoczonych. Chcecie również do mnie napisać? Bardzo proszę, mój adres jest publiczny. To jest naprawdę dla nas, każda opinia jest dla nas bardzo ważna. Należą się olbrzymie brawa w komentarzach dla Marcina za to, że wykazał się mega otwartością, pomimo że nie musiał tutaj przychodzić. Poznaliśmy właśnie drugą stronę medalu, więc dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie poszczególne wypowiedzi rzecznika i czy zgadzacie się z tym, co zostało powiedziane. Zarówno z perspektywy sprzedawcy, jak i konsumenta. Ja szykuję się tymczasem do trzeciego odcinka serii, który podsumuje to wszystko i rzuci jeszcze szerszy kontekst na model biznesowy Allegro i rozwój e-commerce w Polsce. Koniecznie subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnej części, a poprzednią część zobaczycie tutaj. Do zobaczenia w niedzielę o 15:00. Cześć!